Biblioteka Śląska to nie tylko książki i e-booki, ale również liczne wydarzenia. Co się dzieje w bibliotece? Realizujemy taki skomplikowany projekt, który nazywa się Enter, wejście w świat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. I chcemy przybliżać kulturę i wydarzenia, które organizujemy w Bibliotece Śląskiej dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami. Za nami już kilka spotkań literackich, a przed nami dzisiaj spotkanie ze Zbigniewem Rokitą. Będziemy mówić nie tylko o dostępności, ale przede wszystkim o tożsamości. A 23 marca spotkanie z Anną Gacek. No, myślę, że taką bardzo ciekawą postacią na polskim rynku literackim dla młodych ludzi, być może, a dla osób z mojego pokolenia również, znaną dziennikarką muzyczną między innymi z radiowej Trójki. Spotkania literackie, wystawy, spotkania artystyczne. Wszystkim naszym tym spotkaniom w ramach projektu towarzyszy tłumaczka języka migowego, ponieważ chcemy, żeby te spotkania były dostępne dla osób niesłyszących, niedosłyszących, ale również towarzyszy im transmisja online. Kolejne spotkania przed nami aż do czerwca bieżącego roku. Biblioteka Śląska jest dla wszystkich, nie tylko dla studentów, bo jesteśmy biblioteką o statusie naukowym, i nie tylko dla pracowników naukowych, ale tak naprawdę dla wszystkich, ponieważ mamy bardzo szeroką literaturę, bardzo szerokie zbiory i myślę, że każdy może znaleźć w nich coś dla siebie. Nie trzeba się bać biblioteki w żadnym wypadku. Biblioteka jest miejscem, instytucją otwartą, myślę, że przychylną wszystkim, i zapraszamy wszystkich serdecznie do korzystania z Biblioteki Śląskiej.